Cześć, dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku i widzicie, jest mała zmiana. Tym razem mnie widzicie. Tak, przyszła nasza kamerka i powiem wam, celowo powiedziałam nasza, bo wy ją sfinansowaliście przecież za pomocą Patronite'a. I jest to, moi drodzy, Logitech C922, najnowsza wersja z opcją transmisji na Full HD w 30 fps albo 720p w 60 fps. Aktualnie używamy tego pierwszego trybu, czyli Full HD w 30, ale możecie dać znać, czy powiedzmy, czy tak małym, czy ten ekranik nie jest przede wszystkim za mały, nie jest za duży. To chętnie będę tutaj modernizować, jeżeli jakaś zmiana, no jakaś zmiana, która, no, kurwa, tremę mam, wiecie? Normalnie patrzy na mnie jakieś takie dziwne oko. I mam tremę, przy okazji podłączę sobie też telefon, więc wybaczcie mi na chwilkę. To jeszcze mały zgrzyt robię. Tak, widzicie wreszcie, jak jest u mnie w pracowni. Znaczy, u mnie i mojej żony, prawda? Żeby się nie obraziła. Nie będę wam pokazywać oczywiście, jak wygląda całe stanowisko, całe biurko, jak wygląda komputer i tak dalej, bo mam straszny pierdolnik na biurku. Ale powiem wam, że tutaj też jest prezent dla was, a mianowicie wyczekujcie filmu, w którym będzie informacja na temat turnieju Total War'a. Tak, zrobimy sobie, moi drodzy, turniej dla widzów, dla was, gdzie będą nagrody dla najlepszego miejsca. Myślę, że także wszystkich miejsc na podium coś się znajdzie ciekawego. Każdy będzie mógł wziąć udział. Prawdopodobnie będzie to Warhammer 2, jako gra taka docelowa, w którą będziemy się bawić. Natomiast kiedy dokładnie to będzie rozegrane? Prawdopodobnie około 15 czerwca. Pracuję tutaj też nad zachęceniem jednego z YouTuberów do pomocy w komentowaniu, bo każda bitwa byłaby fajnie, jakby była po prostu skomentowana też w formie takiej narracyjnej przeze mnie i przez tutaj kolegę. Przez Nolana, no, Nolian, Nolan, Nolan, przepraszam, F.S. Nolan. Możecie znaleźć też jego materiał w jednym z najnowszych filmów dotyczących promowania tych mniejszych kanałów, które moim zdaniem zasługują na to i są merytorycznie bardzo fajne, jak i jakościowo też. Na pewno wyróżniają się poza większość, która jest dostępna tutaj, powiedzmy, na YouTubie. No, więc to jest taki malutki, malutki spoiler, ale wiecie, nie mówcie nikomu. Całkowita tajemnica, dobra? No, teraz się będziecie śmiać z mojej gęby i generalnie w ogóle tak wyglądam, tak, moi drodzy, to jestem ja, więc. No cóż, mogę wam jeszcze pokazać taką fryzurę i tak dalej. No, tak, właśnie, tak się właśnie prezentuję. Ragnar, wyglądam jak pół dupy za krzaka. Będę musiał się odzwyczaić od siedzenia w bieliźnie, prawda, od dłubania w nosie, od wielu innych rzeczy, które na co dzień robiłem i które, no wiecie, towarzyszyły mi cały czas przy nagraniach, więc, ale jedno jest pewne, wielkie kufle z napojami, tym razem akurat kawa z mlekiem, pozostaną, lub drugi kufel, jak zobaczcie, ja tu jestem w ogóle zaopatrzony odpowiednio z herbatą, będzie. No i oczywiście, co was też najbardziej będzie interesować, to live'y. Moi drodzy, szykujmy się na live'y i myślę, że nagram to w ogóle w jakimś oddzielnym też materiale, bo jestem świadomy tego, że nie każdy odejdzie na ten odcinek i nie każdy będzie mógł wysłuchać tego, co mam do powiedzenia, więc spokojnie to wszystko zostanie jeszcze powtórzone. Jak na razie mogę powiedzieć, że z kamerki jestem mega zadowolony. Fajny software, fajny hardware, jak można by to określić. Przede wszystkim, słuchajcie, jest to kamerka typu plug and play. Włączasz się to na USB i nie trzeba nic instalować, wszystko samo działa. No i oczywiście Mirrorless Action doskonale się z tym łączy i ma tutaj możliwości zarówno konfiguracji, jak i wielu innych elementów. Dajcie mi też znać, czy generalnie miejsce, w którym jest ułożona kamerka, bo ona wam tutaj niestety, ale zasłania prawdopodobnie część ekranu związanego z turami i część ekranu związanego z pieniędzmi, więc mogę was później informować ewentualnie, ile tutaj jest, ale wiecie, to ciężko to ułożyć. Nie tak długo powinien być jeszcze green screen, który trochę nam wytnie tą tylną część za nami z książkami i półkami. Zatem powinno być już to wtedy, no, całkiem profesjonalnie. Ale teraz, słuchajcie, koncentrujemy się na tym. Mamy bitwę do rozegrania pod Serolond i przeciwnik nie ma generała, ale ma za to
Dwa oddziały trybuszy prawdopodobnie będą wystarczająco obsadzone, żeby można było strzelać ze wszystkich sześciu. Tak, bo łącznie będzie ich sześć. Ma dwa oddziały ciężkiej kawalerii, to mnie będzie boleć. Jeden oddział lekkiej kawalerii, no i jeden uszkodzony oddział kawalerii. No i dużo też ciężko zbrojnych. Zatem nasi tutaj tarczownicy, jak i miecznicy powinni wieść prym. Natomiast halabardziści zostaną wysłani na pewno do walki z konnicą, gdzieś na flankach. Rozpoczynamy, moi drodzy. I pewnie teraz no, niektórzy będą chcieli, żeby pojawiały się różnego rodzaju horrory, bo wrzaski przy kamerce, jak i ekspresja, bo wiecie, ja tam różne czasem miny stroję, to może być całkiem zabawne do oglądania. Zwłaszcza, że nie jestem tego do końca świadomy, to, co robię ze swoją gębą, tak, taki ze mnie dziwny typ i taki ze mnie dziwny zwierz. No ale mam nadzieję, że jakoś to w takim razie będzie. Dobra. Rozwiniemy się tutaj. Mamy na szczęście też naszą katapultę, która do dupy. Którą mamy tak naprawdę do dupy i do niczego nam się nie przyda. Ok, weźmy sobie. Oni są całkiem fajnie, wiecie co tutaj połączenie, więc myślę, że. Tylko Jezus Maria, jeżeli oni zaatakują mnie w ten sposób, jak są teraz ustawieni, no to będzie bolało, naprawdę. Co chyba przerzucimy sobie część tych oddziałów. Fajnie by było w ogóle wymieszać, bo tak, mamy tutaj dwa oddziały tarczowników. Ewentualnie mam też kuszników, drugi oddział kuszników. No i mamy tą nieszczęsną naszą artylerię, którą można by ustawić właśnie gdzieś tak po środku. Nie mam zielonego pojęcia, czy to przyniesie efekt. Czy też nie. No, ale będzie trzeba na pewno spróbować. Okej, okay. Przy okazji wszyscy nasi halabardziści nie ruszać się. Bez caps locka. I będzie to grupa lekka jazda gdzieś tam na flankę. No i będzie trzeba się jakoś tak przemieścić w miarę szybko. Więc tak, wy i wy. Planujcie grupę, świetnie. Z kolei kusznicy nie uciekać. I mogą sobie sami wybierać na razie cel, albo nie. Nie będziecie też wybierać sami celów, wykorzystamy ich do tego, żeby zaatakowali konnicę. No i co, lecimy do przodu. Od razu. Wszystkim tylko, wszystkim co mamy. I przy okazji... Dobra, już strzelajcie. Nawet jeżeli stracimy tą katapultę, to nie będzie wielka, wielka strata. Okay, tylko... Dobra, ci już możecie już strzelać, świetnie. Mówię tak samo. No, proszę, proszę, proszę. Chyba szybko będziemy w takim razie mogli tutaj zaciukać. Teraz dwa oddziały, fantastycznie. Pięknie, tak, właśnie o to chodziło. O to chodziło. Jezus Maria. To tam się dzieje. W ogóle nie, nie strzelajcie. Przepraszam, momento. Bo to już jest... Tu się coś chorego zacznie za chwilę dziać. Tutaj. Tutaj też. To będzie bardzo brutalna walka i bardzo szybka z tego co widzę. Dajemy do przodu. Zarówno tu. Tu. Coś tu na pewno jeszcze jest. Co? Zróbmy tak, świetnie. I tak, wy macie ustawione, wy nie macie, więc ustawcie od razu, wy też. Ci na razie mogą być. Tutaj oczywiście w ten sposób. Będziemy zakręcać i tym ich okrążymy. Jestem zdziwiony, że przeciwnik... Choć nie, też możemy zaatakować tutaj ciężką kawalerię naszym generałem, świetnie. No i co? I myślę, że będziemy okrążać z flanek, na flankach. Pieprzeni kretyni, po prostu powywieszam was za chwilę. Inaczej tego nie nazwę. Dobra. Kawaleria w tą stronę. Już postaramy się tam na nich zapolować. Strzelać tutaj, świetnie. Mocno powiem wam, że FPS-y nam poleciały. Mam nadzieję, że to nie jest spowodowane. Fuck. Musi obrócić się. Oczywiście naszych strzelców. Dobra, uciszmy kawalerię. Cały czas napierać. Wygramy to, wygramy. Tylko chodzi o to, żeby były jak najmniejsze straty, oczywiście. Doskonale.
Tu jeszcze przecież nadciągają nasze posiłki, zajebiście. W takim razie, tak, fak. No byłoby bardzo fabra, pomóżcie im tu i tu. Dziękuję. Okej, okay, teraz wy. Zaatakujcie z tej strony. Dobra, jeźdźców wysłali, okej, okay, może być. Ale znaczy, to nie jest spowodowane tym, że mamy, wiecie co, kamerkę. Dobra, kusznicy też już do bojów, to skoro aż tak się palicie, teraz tutaj strzelajcie. Okay. Do przodu. Tak samo do przodu. No, ci jeźdźcy mogą być problematyczni. Słuchajcie, ci są złamani, to dobra, kusznicy będą ich gonić. Lekka jazda. Fajnie by było gdzieś tutaj ich obrócić. Właśnie, was. Na tą stronę, dziękuję. Nie, bardzo ładnie, dobra. Teraz kusznicy, niech strzelają w ten oddział. Pięknie. Tam ci nie powinni się już przegrupować, bo są cały czas ścigani. Generał przeciwnika nie żyje, a raczej kapitan. Okay, z tej strony już też wyczyściliśmy ich, świetnie, więc wy wyjdźcie im naprzeciw tamtą stronę. Wy natomiast tutaj będziemy ścigać każdego patałacha, który tutaj będzie chciał nam stawić. Stanąć z nami w szranki. Doskonale. No i chyba tutaj tak samo wygraliśmy już. Dobra, ale ścigajcie ich, nie pozwolimy uciec. Tak jest, kontynuujcie. No i co, słuchajcie, najpierw jeźdźców niestety musimy wypuścić. Najpierw tam będziemy ścigać. O, pięknie. Dobra. Wcisnęli tutaj między nas. Powiem wam, że będę musiał się przyzwyczaić do tej kamerki, bo na razie traktuję ją tak, jako takie troszeczkę niechciane dziecko. Nie jestem przyzwyczajony do tego. Dobra. Najlepiej to tych właśnie ciężkich i kluczowe jednostki byśmy im wykosili. Może być. Średni włócznicy. Pięknie. Obrócili się. Dzięki czemu powinniśmy ich wystarczająco dużo skasować, żeby już się nie pojawili. Doskonale. Gdzie jeszcze są przeciwnicy? Tam. Tu już ich nie dogonimy. I z tej strony prawdopodobnie też ich nie dogonimy. No to... nie jest to już duży problem. Okej, gdzie tu są? No nie, faktycznie jeszcze tutaj... Dobra, jeszcze tutaj biegają. I z każdej strony pouciekali. Nie, bitwa nie wyszła źle, powiem wam. This is a clear victory. Sojusznik stracił 13, my 217, z czego lwia część to halabardziści, no i co najmniej ze 30 straciliśmy przez naszą piękną katapultę, która idealnie oddała strzał, tylko nie tam, gdzie powinna. Właśnie tam, gdzie nie powinna poleciało to wszystko. Wiecie co, mam teraz takie dziwne przeczucie, że nie nagrywa kamerki. Ja nie wiem, jest po prostu tak, że coś uruchomię i staram się, żeby to wszystko działało, fajnie, kamerka się świeci, bardzo ładnie to widać, ma takie w ogóle obramówki, tutaj, jak wam pokażę to, o, właśnie, te takie białe, coś mi w ogóle spadło, zleciało, jakiś paragon chyba, tutaj gdzie są te białe, to one są właśnie podświetlane i to bardzo fajnie wygląda. Możemy zabrać 4000, jeżeli ich wypuścimy, ale my nie chcemy tego robić. Ponieważ nie cierpimy na brak pieniędzy na razie, tylko oni będą cierpieć z uwagi na fakt posiadania zbyt dużej liczby armii, które na nas wysyłają. No dobra, to teraz pierwszą rzeczą, którą chciałbym jeszcze zrobić. I wiecie co jeszcze walnęliśmy? Prawdopodobnie ten nasz najlepszy oddział mieczników. Kur, zapiał po prostu. No powywieszałbym, autentycznie. Dobra, tutaj. Pięknie. I następnie duże zaatakujemy. Chyba że zaatakujemy sobie któryś z tych oddziałów i od razu moglibyśmy ich posłać do piachu, bo zobacz, tu jest jazda, naprawdę, trebusz, się uparli na te trebusze, to jest dobra jednostka, nawet bardzo dobra, ale czy akurat taka, którą byśmy chcieli widzieć, to nie wiem,
Ok, co robimy dalej, moi drodzy? Your orders, my lord. Tutaj nic już nie zrobimy. Yes, bo właśnie, ta armia miała pójść na południe czy na północ? Są jakieś niedobitki. Tu mam... A, dobra, tym oblegamy. Jedną, którą będziemy na pewno oblegać. Ci się panoszą, tutaj odetniemy im drogę. Fantastycznie. I gdzie była zaraza? Bo się śmialiście ze mnie, że ja zaraz nie zauważyłem. Tak, macie rację, nie zauważyłem zaraz. Macie 100% obraz, więc tak, przetrenujmy od razu wszystkie te oddziały, jak będzie możliwość. Fantastycznie. I tak będziemy musieli sobie jakoś połączyć, więc na razie chyba zakończymy turę. Zrobię sobie tylko save'a, żeby nic mi tutaj już nie wywaliło. Numer NOR 33 może być. Przybliżmy sobie kamerę i teraz się zastanawiam, czy zdobyć to miasto tutaj, czy też nie. Nie mamy wojny z Dol Amroth, ale to może być bardzo szybko zmienione, niestety. I teraz pytanie, w którą stronę powinniśmy się bardziej nastawić na ekspansję? Czy zajmujemy jeszcze to jedno miasto? I tutaj sobie robimy taki przyczółek mocny. Bo tu macie na przykład porty handlowe. Zadaliście mi też pytania, czemu tak naprawdę wybijam tą ludność, która tutaj jest. Ponieważ staram się bardzo szybko popchnąć tą ekspansję dalej i nawet jeżeli stracimy ten 1000 dochodu, czy tam trochę więcej, no to niestety, ale jest to koszt, który po prostu musi zostać poniesiony. Inaczej będzie bardzo ciężko. I sądzę, że jak będziemy mieli chwilkę, to na pewno zarekrutujemy sobie chociaż tutaj z jeden czy dwa oddziały, które wyślemy na południe, żeby wesprzeć, może nawet, o, że można, weźmiemy tych włóczników, wiecie, i wyślemy ich sobie tutaj, żeby troszeczkę wesprzeć obrońców. Tak, tych halabardzistów tak samo tutaj, tych toporników tutaj, żeby zminimalizować koszta. Sorontil jest na razie spokojnie, Armenelos, ci jeźdźcy za chwilkę powinni być przetrenowani, ale skoro nam się aż tak bardzo nie śpieszy, to oni nadal są bardzo drodzy. Mam w ogóle generała, jeszcze jednego, więc na razie idziesz tu. Ciebie myślę, że też na razie wyślę tutaj, żebyś był darmowy. Tych jeźdźców z kolei. Ja nie wiem, co ja z nimi zrobię. 47, 204 kosztują. Bregold? Możemy taki werbować? Nope. Na pewno nie. I niestety, ale te jednostki też są uszkodzone przez to, że była zaraza. A my mieliśmy taki piękny, tutaj piękny oddział mieczników. Dobra, wszystkich przetrenować w takim razie. I zakończymy turę, więc wrócę do was dosłownie za chwilę. Tych planów zabierzemy sobie kiedy indziej. Dosłownie za chwilkę i widzimy się w następnej turze. Ok, mamy już praktycznie naszą turę, więc wznawiamy nagrywanie i mamy propozycję nowego generała. Zobaczcie, 12 tysięcy, pięknie. Jest to numerojczyk, całkiem znośny wam powiem, tylko dowództwo do dupy, ale ma całkiem niezłe zarządzanie. Chyba z... Dobra, weźmy go sobie, przyda się kolejny. Itilien zostało stracone. No i brawo. Dobra, tędy nie przejdziemy, ale mogę sobie starać się jakoś przedostać tędy. Pięknie, pogadamy z Gondorem. Zobaczcie, mimo że dostają niesamowicie po dupie, nadal nie chcą z nami rozejmu. I to jest moim zdaniem irracjonalne. Zaproponujmy im to. Przyjaźnie odrzucone. Okej, okay, proszę, ja to... jak to mawiał Jamnik? Inaczej tego nie powiem. Dobra. No i zobaczcie, tutaj też mnie ominęli oczywiście. Mamy oddział ciężkich włóczników, mamy oddział jeźdźców łabędzia. Masakra, to będzie ciężkie do zabicia. Zwłaszcza, że... Choć nie, to nie będzie ciężkie do zabicia. Wyślemy na nich... Taką trochę szaloną armię, wiecie? Bo weźmiemy sobie tych... kalabardzistów i weźmiemy sobie dużo łuczników na nich. No. Jakoś to w ten sposób sobie poprowadzimy. A my... O matko, taka tu armia jest w ogóle. O, teraz pytanie, czy my chcielibyśmy ich właśnie zaatakować, czy... Bo tu jest kolejny generał. Zaraz się okaże, że oni potracą wszystkich generałów i to będzie już niekoniecznie takie fajne.
Gojarzmy to armią, bardzo bym powiedział, on chętnie zajął sobie tą prowincję. Tylko jest tutaj spory naprawdę garnizon. Możemy podejść, co prawda, tutaj i zobaczyć, co jest wewnątrz. I tu jest elitarna armia. Dużo jeźdźców. Przy okazji, pewnie, jak zaatakujemy i zaczniemy oblegać, to będzie ich jeszcze więcej. Ale wiecie co? My też mamy całkiem niezłe siły, więc spróbujmy ich zaatakować. Tak jest. Tylko będziemy oblegać. Dzięki czemu nie będzie mógł tutaj werbować niczego, a my zyskamy nie chwilę spokoju, ale na pewno jakąś tam szansę na przejęcie tego. I tak, wy się nie ruszyliście. Wasz błąd. Ponieważ ja sobie teraz prawdopodobnie, no zobaczcie, już się wycofuję. Pięknie. My w takim razie mamy tutaj tego naszego nowego generała, którego wsadziliśmy w to miejsce. Zgarniemy sobie jednostki. Tak, 104, tu jest 122. Słuchajcie, to nie są jakieś może wybitnie wielkie straty, które ponieśliśmy. Tutaj możemy zrobić tak. No właśnie, ich jest 127 oryginalnie. Przetrenujemy sobie na pewno każdego. Myślę, że w następnej turze ruszymy. Przy okazji, czy my damy radę przetrenować też tych jeźdźców? Tak. No to może zróbmy w ten sposób. Świetnie. Później tych halabardzistów. Jedną rzecz zauważyłem, która mnie zaniepokoiła. Słuchajcie, ile mam tutaj w ogóle. Jest tak, Bregold. Bregold jest dowódca. Sarontil tak samo. Musimy przejść tak, żeby ominąć tą nieszczęsną prowincję. To jest tak. To jest prowincja. Ta prowincja się nazywa Keros coś tam. No dobra, czyli możemy iść tędy. I tu w dół tędy pójdziemy. No dziękuję bardzo. No i co robimy? Słuchajcie, teraz możemy sobie udowodnić im i także samemu sobie, że jesteśmy w stanie przejąć wiele ich miast. Więc tak, od razu atakujemy. Teraz będzie muzyka dla naszych uszu. Czy chcemy wybijać ludność? Tutaj? No, jeszcze mają zarazę. Mało daje to miasto. 1600. Lądrowanie da 10 tysięcy. Mamy co prawda generała, którego moglibyśmy tutaj umieścić. Właśnie tego świeżaka. To nie jest taki głupi pomysł, bo nie wiem, czy będziemy werbować kolejną armię. Dla niego akurat. Zrobimy okupację osady. Nie będziemy na razie stąd zabierać. Naprawimy mury oczywiście. I jak będzie okazja, to stworzymy sobie jakieś kilka rzeczy. Bo tak, nasza kultura jest oczywiście tutaj zupełnie im obca. Możemy im zmniejszyć podatki, żeby się troszeczkę bardziej byli zadowoleni. I widziałem przy zmianie tury, że w Forostar nie rośnie nam populacja, więc zmniejszmy tutaj, moi drodzy, podatki nawet do małych. Teraz sobie zbudujemy tak. Powinniśmy mieć tutaj może zbrojownię. Co możemy werbować? Możemy werbować całkiem niezłe oddziały. Nie, zróbmy sobie tutaj koszary. Sprawdźmy wiadomości, jakie mamy. Okay, cała masa informacji o przetrenowanych albo zwerbowanych jednostkach, mroczne świątynie. Najbardziej zaawansowaną frakcją jesteśmy, wspaniale. I tutaj, i gdzie jeszcze? Zaraza. Tylko w Mittelmoor. Zarażeni. Chyba my przynieśliśmy zarazę tutaj do tej armii. Kastecher i Min Luzir. Gdzie wy jesteście? Yes, my lord. Okej, ty jesteś chory. Okej, nie poruszamy się. Dobra, to w takim razie nie poruszamy niczego. I ten drugi. Na cel był Your Kastecher. orders, my lord. Zdobył to miasto. No i dobrze. I teraz będziemy musieli poczekać niestety. Ani jedna, ani druga armia nie może się za bardzo stąd poruszyć. Ty na szczęście chory Yes, my nie lord. jesteś. Co nie znaczy, że wcale nie będziesz.
No i teraz pytanie, co robimy z tymi? Yes, my lord. It will be an honor defeating you. Let us settle matters on the field. Zastanawiam się, czy możemy tutaj coś ciekawego sobie porobić. Nie, świątynię byśmy sobie tutaj zbudowali na 100%. Your orders, my lord. It will be an honor. Ta armia może być problematyczna, bo my mamy już dość mocno uszkodzoną. Dodatkowo mamy mało też jednostek. Czy ja bym chciał ich przetrenować? Myślę, że tak, więc nie będziemy na razie ich łączyć. Generała stąd zabierzemy, raczej uratujemy. Tutaj sobie ustawimy, słuchajcie, jednostki na moście. O, w ten sposób. Nie, możemy nawet zaatakować ich. To nie jest głupi pomysł. Później moglibyśmy się cofnąć tutaj na północ, bo mamy tu raz, dwa, trzy, cztery armie Rohanu łącznie, plus jakieś pomniejsze pierdoły. Któreś tam pałętają. Tak, tutaj i potrzebujemy czegoś, co da zadowolenie. Będą to prawdopodobnie wielka sala, dałaby zadowolenia i to dużo. Tylko coś, co może szybciej tworzy. Mroczna świątynia. Czy my mamy tutaj mroczną świątynię? Mamy. Jak jest ze zmianą kultury? No na razie kiepsko. Cztery tury. Szczerze wam powiem, że chyba bardziej by się to opłacało wielką salę zrobić. Nie, zrobimy świątynię. Bo i tak doślemy za chwilkę tutaj posiłki, które dadzą nam dodatkowe te punkty zadowolenia. Chociaż minimum. Ale zawsze coś. No dobra. Mamy niestety ale zarazę w trzech miejscach i naprawdę nie mogę się na razie za bardzo ruszać. System zarazy jest zrobiony w ten sposób, że zawsze jednostka, albo generał, który przejdzie przez zarażoną prowincję, ma procentowo dość dużą szansę na samemu podłapanie jej. No i rozniesie niestety dalej. A jeżeli wejdzie do miasta, które jest objęte zarazą, no to już praktycznie na 100% ją przeniesie dalej. Dlatego należy z tym po prostu bardzo uważać. Słuchajcie, tutaj mamy tak... Your orders, my lord. Weźmiemy się, rozprawimy z tą małą armią. Pięknie, sami tak naprawdę jeźdźcy. Super. Stoczmy tą bitwę jak najszybciej. Nie mogę sobie bardzo, wiecie, pozwolić sobie na to, żeby zrobić to na automacie. No bo niestety, ale komputer beznadziejnie to rozstrzygnie. Będziemy mieć duże straty, za duże zdecydowanie. Znaczy rozstawianie, fantastycznie. Tylko, że my sobie tu możemy zrobić... Ja się właśnie tak zastanawiam, czy robimy boksa? No chyba tak, on będzie nas atakować. Zatem zróbmy... Tak, nie uciekajcie, nie uciekajcie. Tuk, 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 tuk. Okej. Okay. Świetnie, w ten sposób sobie ich ustawimy. Może być nawet tutaj gdzieś. Nawet nie w lesie. W tym miejscu. I tak, cztery oddziały, nawet nie, trzy oddziały ze złotym pancerzem naprzód. Doskonale. Teraz po jednym na flance. Tu też złoty pancerz. Pięknie. No i mamy jeszcze trzy oddziały z tyłu. Zobaczmy, czy nam się uda je rozciągnąć do takiego stopnia, żeby pokryły całą tutaj linię. I uda się. Dobra, pięknie. W ten sposób świetnie. I reszta, czyli nasza ciężka piechota, która raczej nie będzie uczestniczyć w bitwie. I nasza lżejsza piechota tutaj, plus generał, którego umieścimy sobie gdzieś tu. Teraz możemy go obrócić. O, w ten sposób świetnie. Wszystko mamy? Mamy. No tak, koniec. Jeszcze bym zrobił, o, taki myk. Rozstawimy się w ten sposób, świetnie. I przyspieszymy. Bo to raczej nie powinna być trudna bitwa. Wszyscy oczywiście mają się nie ruszać. I nie ścigać wroga. Chyba, że... Tak, przeciwnik wyjdzie raczej na z góry ustaloną pozycję. Czyli się wycofa. W takim razie... powiem wam, że my się przemieścimy. Całą tą naszą piękną... formacją. Okej, mniej więcej w ten sposób. Ciekawe, jak to w ogóle się porusza. Na taki dystans, który pozwoli nam bezpiecznie ostrzelać wroga.
No powiedz, nie za dzień chodzicie w takich formacjach, nie? Ciekawe, czy on pierwszy zaatakuje, czy najpierw, czy będzie czekał, aż ich wystrzelamy. Okej, okay, na razie czeka. Bardzo się z tego powodu cieszę. Pozwoli nam zająć formację. O, oh, hello. Pięknie, żeście zaatakowali. No naprawdę, podziwiam. Są konni łucznicy, więc od razu strzelać w nich. Zaatakowali nawet kawalerią strzelecką. Oczywiście nie muszę mówić, że nie mam szans nawet przebić się przez naszą linię obrony. Choć tutaj te szarże, powiedzmy te ciężkie jazdy, potrafią dać o sobie we znaki. Ale poradzimy sobie bez problemu. Teraz może tutaj troszeczkę. Only half the enemy force remains. No jedno na pewno stracimy. Tak zastanawiam właśnie, czy nie przerzucimy sobie tutaj generała, wiecie? Za pomocy. Pięknie. W ten sposób. Spróbujmy tam postrzelać. Pięknie się naciął. I chyba to będzie na tyle, prawda, gro? A z tej strony jeszcze ostatni. Starałem się cokolwiek zrobić. Skończył tam w ogóle strzały. Tu możesz się strzelać? No i pięknie, kontynuuj. Nie przejedzie przez nas, więc nie będzie, nie mam szans nawet ich gonić. Spore straty, ale to głównie halabardziści, więc nie ma płaczu po nich. Starczył z najcięższą jednostką Rohanu. To i tak, nasza taka śmieciowa, tak? Śmieciowa. Jedna. Mój mikrofon. Dziesięcioletni, wiecie, staruszek, warto o niego dbać. Bo generalnie jak się o niego nie dba, to opada, wiecie. No. Jest już taki stary, więc wymaga. Muszę w ogóle ten nowy zamówić, powiem wam szczerze, bo brzmienie tego mikrofonu jest świetne. Ale. Estetyka jest trochę zakurzona, wiecie, ja się go boję wyczyścić, żeby tam czegoś nie zalać w środku jakiejś tam tej, powiedzmy, antycznej płytki, która została stworzona i była to najlepsza płytka, jaką stworzono prawdopodobnie Logitech w życiu. Drugie już takie na pewno nie zdobędę. Co? Wyrzuciliśmy ich praktycznie w całości. Świetnie. No to teraz, co byśmy chcieli tutaj zrobić? Wrócimy sobie prawdopodobnie na most i postaramy się pójść na północ. Przy okazji, tu mogę coś zwerbować? Nie, ale mogę przetrenować. W takim razie powiedzmy, że zbudujemy tutaj strażnicę miejską. Teraz, tutaj moglibyśmy zmniejszyć podatki, żeby przede wszystkim ludność się dalej zwiększała. Jeszcze mi czkawka zmęczyła. Eret Nuen, tak samo. Niskie podatki. Gdzie jeszcze nie rośnie nam ludność. Teraz generał tu. Pięknie się o to chodziło. Teraz fantastyczne tutaj pole do popisu. A tutaj mam w ogóle też elitarne siły, których zapomniałem na razie. Chronią północy. Jakby nie patrzeć. Tu jest spokojnie, tu też jest spokojnie. Patrzę jeszcze, wiecie, po tych włościach naszych. W miarę ok. Tak samo. Pięknie. Tutaj mamy te posiłki nasze.
Tu też myślę, że jest całkiem dobrze i moglibyśmy przerzucić sobie nawet troszeczkę tych elitarnych sił, więc tych 15 żołnierzy raczej już nie, ale na przykład możemy połączyć sobie tych i wysłać ich. Możemy sobie... Tu jest 14 ich? Wow. Dobra, to możemy dołączyć tak. Robić tak. Dwa oddziały, trzy oddziały. Tych jest ilu? 174. Też można by ich zabrać. W sumie tych bierzemy sobie jeszcze i tych. Tą stronę. To jest 5 oddziałów. Pięknie. Więc dodamy sobie ich. To jest o jeden oddział za dużo, ale coś tam sobie połączymy na pewno. No i tutaj tak samo, słuchajcie. Będziemy potrzebować albo przetrenowania. Market. Ale nic z tych rzeczy by mi się nie przydało na razie. Naprawmy budynki, przetrenujmy jednostki. Kolejnego szpiega też nie ma co werbować. I mamy relacje pogorszone z Rohanem. Okej. Okay. Tutaj też na razie nie będziemy wychodzić z inicjatywą, żeby im dokopać. Próbowanie szpiega nie ma sensu, więc moi drodzy, zakończymy turę. Udało nam się przyjąć kolejne po prostu miasto należące do Rohanu i niestety, ale wprowadzić tutaj zarazę, więc wrócę do was w następnej turze i do zobaczenia za chwilę. Okej, kolejna tura, moi drodzy. Mamy gildię wojowników w Horncrest, co jest dla nas absurdalne i niepotrzebne. Teraz mamy tak, Mitalmor, Almenelos i głównie to żołnierze zostali zabici. Niestety, ale nie będziemy mogli się tutaj za bardzo poruszać. Więc tak, staniemy sobie tutaj, moi drodzy, na moście. No i zobaczymy, czy nas zaatakuje. Możliwe, że będzie chciał nas zaatakować, bo mamy tutaj dość słabą armię. Za to bardzo mocno przeciwko takiemu przeciwnikowi, jak chociażby koniarze. Teraz, tutaj się... O, proszę, zbliżyli się do nas, świetnie. Ilu generałów, fantastyczny widok, po prostu majstersztyk. Yes, my lord. Ty sobie ucieknij do Karas. Natomiast... I powiem wam jeszcze, że możemy to stoczyć na moście. I to będzie w ogóle piekło dla nich. W takim razie... Bo my mamy łuczników, on nie ma. To myślę, że będzie jedna z zabawniejszych bitew tej wojny, jeżeli się uda. Okej, tu jest w miarę spokojnie. Baraki. Zobaczmy, co jest w Gondorze. Czy tutaj, nie wiem, nadciąga jeszcze jakaś potężna armia, która chciałaby wspomóc obrońców Gondoru? Nie. I to jest pytanie za 100 punktów. Gdzie się podział ten kapitan? A, cofnął się. Doskonale. No dobra. Nam to osobiście nie będzie przeszkadzało, więc robimy tak. Byśmy chcieli tutaj zostawić. Będą to... Znaczy tak, uczników jest dużo. Stawimy sobie o takie jednostki, świetnie. Resztę natomiast wyślemy tutaj. Fantastycznie. No i tutaj będzie trzeba zagospodarować sobie te tereny, więc... świątynia. Jeszcze jedna świątynia, świetnie. W Dunard na pewno fontanna do lepszej walki z zarazą. Tutaj tak samo zdrowie publiczne jest dla nas priorytetem. I w Armenelos, w którym niestety publiczne łaźnie. Tak, potrzebujemy więcej zdrowia. Oczywiście weźmiemy je. Eret Nuen. Bregold. Słuchajcie, ukryjcie się na razie w Bregold, bo nie chcę przynosić stąd żadnych oddziałów i nic więcej z tu nie będę robić. Tu możemy co prawda właśnie się na tym moście zatrzymać. Tu będziemy czekać. Niestety. No i mamy tą bitwę. No postarajmy się ją stoczyć w takim razie, tylko nie wiem, czy w tym odcinku... A, dobra, dajmy jeszcze w tym odcinku, damy radę. I przede wszystkim... Tak. Drugi oddział jak najbardziej zwiększy tutaj poparcie społeczeństwa dla naszej sprawy. Co robimy sobie dalej? Mało fortów w ogóle mieli, wiecie, na tych terenach. Myślałem, że będzie ich więcej. Żeby mieć te sobie dużo darmowych jednostek. Ale niezbyt. To wygląda fajnie. Dobra. Zobaczmy, co się dzieje, bo tutaj widziałem, że armia w ogóle Bri oblega swoją starą osadę. Stolica, jak zwykle, elfów jest mocno tutaj oblegana. My chyba już te doki, słuchajcie, my chyba już ten port w ogóle przestaniemy oblegać, tylko popłyniemy sobie na południe, żeby może wzmocnić naszą flotylę, ewentualnie stworzyć nową, bo to też byłoby całkiem niezłe.
I teraz nie wiem, bo jeżeli tu puścimy, no to na pewno wzmocni się handel elfów. Tego nie chcemy robić. Ta flota jest też na tyle silna, że da radę w walce z jego okrętami. Więc potrzebujemy może jakichś 6 czy 8 okrętów, załóg okrętów, które byłyby w stanie tutaj odbić i przynajmniej ochronić nasze wybrzeże teraz południowe. Więc w takim razie zacznijmy bitwę. Yes, tylko prawdopodobnie on się wycofa, on nie będzie chciał z nami tutaj się bić. No właśnie. O, jest ich tutaj sporo. Moglibyśmy tych zabrać. Tak, tu są złote pancerze. Który z was jest najbardziej uszkodzony? Ten. Słuchajcie, zabierzemy go na razie tu. Przetrenujemy sobie, jak będzie okazja. I w zamian weźmiemy sobie ten elitarny oddział pikinierów. Tak samo. Ile macie łuczników tych doborowych? Raz. Jeden oddział łuczników doborowych, świetnie. I zostawimy sobie tych. Zostawimy sobie też jeden oddział może tych. Cudownie. I zabierzemy sobie łuczników. I zabierzemy sobie jeszcze jeden oddział. Tak, patrzę na tych. Może sobie uzupełnimy tych też. Wiem, że straciłem tutaj te pancerze, ale to aż nie jest taka wielka różnica przy ich obronie. No, myślę, że to będzie już całkiem sensowne. To już będzie sensowniejsza armia. I zaatakujmy. Dobra, dużo generałów, dużo potencjalnych żołnierzy do zabicia i masakrycznie duże osłabienie dla całego rodu tak naprawdę Rohanu, bo straci tutaj 4 po prostu dowódców, aż 4. Dlatego ja nie lubię często pakować do jednej armii wielu dowódców, choć chyba, że jest to faktycznie konnica i da się nią jakoś sensownie zagospodarować, ale to, co po prostu można zrobić z nimi, to zobaczycie sami tak naprawdę. Dobra, więc tutaj sobie rozstawiamy ich w ten sposób, pięknie. Teraz halabardziści na razie tyłu, pikinierzy tutaj z przodu, myślę, że w ten sposób świetnie. Następnie wszyscy do walki w zwarciu, zgrupować się jak najmocniej, pięknie. Generał tak samo, będziemy ładnie go osłaniać i teraz tak, pierwszy oddział, może stworzymy troszeczkę grubsze linie, wiecie. Tutaj na przykład na flance, świetnie. Teraz dwa oddziały z tej strony. Okej. Bierzemy najpierw te złote, bo one są najsensowniejsze na flankach i z tyłu. Ten najsłabszy oddział, owszem, umiejscowimy sobie, ale całkowicie z tyłu. Jeszcze istotnie przerzuciłem, albo przerzuciłem i niestety zabrałem niechcący. Tak, świetnie. Mamy jeszcze jeden oddział łuczników, którego nie zabrałem. Super. To jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Nie uciekajcie. Muszę się dobrze tutaj porozstawiać. I mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Tego jeszcze możemy sobie ustawić. Świetnie. I to mi da wystarczającą ochronę. Plus ci. Świetnie. I nikt się nie rusza. Dobra. Przeciwnik powinien chyba z nas zaatakować. Tak jest. Ale zrobimy to już na przyspieszeniu. Nie ma za bardzo sensu tego oglądać, bo to jest raczej prosta bitwa. Jezus Maria, autentycznie. Po prostu jednej rzeczy zapomnijcie, od razu głupawki wszyscy dostają. If we continue like this, we will smash the enemy.
Ja się bardzo cieszę, że atakują akurat tych najmocniejszych. Spoko. Ale Abradzisów tak naprawdę naprawimy w ciągu jednej tury. Hello. Dobra, tu się rozstawimy w takim razie trochę bardziej. Rozbili nam oddział halabardzistów. Widzieliście to? Cwaniaki jedne. Wyślemy tutaj generała do walki. Pięknie. Żeby zablokować po prostu atak na nasze jednostki strzeleckie. Dają radę. Do pomocy. Pięknie popadali. Dobra, rozstawmy sobie ich jeszcze troszeczkę lepiej. Ale jednak się przedali. Zobaczcie, mieli tak ciężką konicę, że jednak przeszli na drugą stronę. Okej. Okay. Co, zabijemy w końcu tych generałów? Po co są bodyguardzi? Bo tylko oni mi tak naprawdę zostali z tych mocnych przeciwników. Nie? No, tylko generałowie zostali już, którzy walczą. Dobra, słuchajcie, tu się rozstawimy w ten sposób. Obrócimy ich. A wy to już po prostu... Dobra, chyba wyjdziemy już z tego kręgu. Bo to dziwnie się zapowiada. Tak jest. No i patrzcie, uciekają. No dobra. Raczej nie będziemy ich gonić. Bardzo dużo straciliśmy. Tutaj im się udało nam zadać duże straty. I tak najlepiej ich ustawić w lesie, po prostu gdzieś głęboko w lesie, jeszcze w kręgu. I wtedy jest faktycznie szansa. No ale nic dziwnego tak naprawdę, że Rohan tak dobrze sobie radził w wojnie z Uruk-hai, bo Uruk-hai, zanim dobiją się do tych elitarnych włóczników z długimi, takimi potężnymi włóczniami, którzy znacie pewnie z filmu, no to może trochę zająć. Pikinierów, dokładnie mówiąc. Execute. Więc wszyscy generałowie zginęli? Prawdopodobnie nie. Tak, chyba wszyscy zginęli. Cała armia została rozbita. Fajnie. No i wspaniale. Tylko, że mają tutaj jeszcze dodatkowe siły, które mogą nam zaszkodzić. My sobie tutaj połączymy teraz te oddziały włóczników, czy tam halabardzistów. I właśnie nie wiem, czy je sobie połączyć, czy też nie. Może pójdziemy do Edalonda. Już tu da się już przetrenować ich? Tak, da się, tylko że... bardziej byłoby to Mittelmoor potrzebne. Zobaczmy, czy tu mogę... Baraki. Nie wiem, czy dam radę tyle ich przetrenować. Bo mimo, że mają złote pancerze, to... walka z tymi elitami wcale nie jest jakaś specjalnie zabawna. Ta armia może nas już mocno uszkodzić. Czy to są lansjerzy? I tak się właśnie zastanawiam, czy właśnie cofać się, czy można pierać na nich teraz dalej. Bo mimo wszystko jeszcze troszeczkę ich zostało. Yes, my lord. Nie, dobra, słuchajcie, połączymy ich sobie, ewentualnie zwerbujemy nowych. I dołączymy teraz do tej armii... Te jednostki elitarne, które jeszcze na to będą zasługiwać. Tych sobie na pewno odłożymy. Tutaj też sobie połączymy świetnie. Bierzemy tych.
Kogo my tu jeszcze mamy? Kto nie jest potrzebny? No ci nie są potrzebni. Kto jest jeszcze uszkodzony, wymagałby przetrenowania? No ci kusznicy. No, ale generalnie kuszników warto by mieć chociaż z jeden oddział. Zabieramy sobie teraz tych. Nie? Ponownie połączymy z jakimś innym oddziałem, dzięki czemu zwiększą się nasze liczebność. Bierzemy tarczowników, oni będą wytrzymali. I bierzemy sobie jeszcze tych. Pięknie. Super. No i teraz całą tą armią ruszamy na Bregnas. Doskonale. Teraz. Mamy tutaj generała. Tych bym chętnie sobie cofnął do Armenelos, tylko mówię, że znowu będzie patent. Więc niestety, ale... Nie, dobra, idziemy do Armenelos. Gdzie ich przetrenujemy na spokojnie. Tutaj ta nieszczęsna zaraza jeszcze trwa, nie możemy niestety stąd ruszyć naszego wojska. No i tutaj zobaczymy, co się będzie działo. Ale to, moi drodzy, już w kolejnym odcinku, więc dzięki za uwagę i do usłyszenia. Także teraz do zobaczenia. I pamiętajcie, słuchajcie, wejdźcie w linki w opisie, tam jest Patronite, tam jest Facebook. Dzięki temu możecie mi wesprzeć i jak widzicie, stale będziemy rozwijać ten kanał. Będziemy robić fajne eventy, będziemy robić sobie turnieje Total War'a i wasze wsparcie tutaj nieocenione. Także finansowe, bo to mi pomaga mi oczywiście w rozwoju, a także na pokrycie wszystkich moich tutaj z tym związanych z wydatków. No i także są to po prostu też, są to też źródła takie finansowe, które mogę włączyć po prostu do swojego budżetu domowego, więc bardzo mi tutaj naprawdę pomagacie. Nawet tą symboliczną piątką, jaką można tam z tego najmniejszego progu po prostu zaproponować. Zostawcie też koniecznie komentarz i ocenę pod filmem, bo to jest nie mniej ważne. No, dzięki za uwagę, do usłyszenia, hej, pa, pa.